Wprowadzenie. Uwolnij ukryty potencjał. Prawda tkwi w nas. Nie wynika z tego, co poza nami, niezależnie od tego, w co wierzysz. To w nas znajduje się jądro rzeczy, gdzie prawda odkrywa swą pełnię. Oraz wiedzieć oznacza raczej wskazanie drogi, ujścia dla ukrytych talentów, a nie wejścia w snop światła. Które ma pochodzić z zewnątrz. Robert Browning, William James z Harvardu, napisał: Największą rewolucją mego pokolenia jest odkrycie, że ludzie, zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie, mogą wpływać na zewnętrzne przejawy swojego życia. I ty, i twój umysł jesteście wyjątkowi. W twojej głowie znajduje się 100 miliardów komórek mózgowych, a każda jest połączona z wojami i neuronami mniej więcej z dwudziestoma tysiącami innych komórek. Łącznie suma myśli, które pojawiają się w twojej głowie, sięga zatem 100 miliardów do potęgi dwudziestotysięcznej. Oznacza to, że według toniego Buzana, eksperta zajmującego się badaniem mózgu, Liczbę pomysłów, efektów pracy Twojego mózgu można zapisać w formie jedynki z ośmioma stronami następujących po jedynce zer. To więcej niż wynosi liczba wszystkich cząsteczek w znanym wszechświecie. Pytanie brzmi: jak korzystasz z tego potężnego superkomputera w swojej głowie? Potrafisz wyznaczać sobie cele i możesz osiągnąć wszystko, czego kiedykolwiek zapragniesz w życiu. Używając swojego mózgu, umiejętności myślenia, planowania i tworzenia z większą precyzją i dokładnością, możesz rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć dowolny cel, jaki tylko sobie wyznaczysz. Twój neuronowy superkomputer jest tak potężny, że nie dałoby się w pełni wykorzystać jego potencjału, nawet gdyby można było przeżyć sto razy swoje życie. Tylko 10% potencjału. Kiedy miałem 21 lat, usłyszałem, że człowiek wykorzystuje średnio tylko 10% swoich możliwości umysłowych. Przyjąłem to z niedowierzaniem. Później jednak dowiedziałem się, że tak naprawdę ta wartość jest bliższa 2%. Większość ludzi dysponuje ogromnymi rezerwami mentalnymi, których nie potrafi wykorzystać. Najwidoczniej oszczędza się z jakiegoś niezwykle ważnego powodu. Wyobraź sobie, że jakimś sposobem otrzymujesz w spadku milion dolarów zdeponowanych w pewnym banku. Suma regularnie rośnie dzięki odsetkom. Niestety, ponieważ masz ograniczony dostęp do tego rachunku. Możesz wypłacić tylko 20 tysięcy dolarów. Nie ma szkodu niezbędnego do uzyskania reszty pieniędzy. Teoretycznie, te wielkie pieniądze należą do ciebie, ale nie możesz ich wypłacić w całości. Taka sytuacja jest nieobca większości ludzi. Mają oni ogromne zasoby mentalnych możliwości, ale ich w ogromnej części nie wykorzystują. Na kolejnych stronach tej książki przedstawię szereg prostych, praktycznych i sprawdzonych sposobów na wykorzystanie jak największej liczby naturalnych talentów i umiejętności. Nie musisz stawać się kimś innym niż jesteś. Wystarczy, że będziesz kim jesteś, ale uwolnisz wszystkie drzemiące w tobie moce. Poznaj kombinacje. Życie jest jak zamek na kot liczbowy. Tylko w tym przypadku ów kod cyfrowy jest nieco dłuższy. Ale wszystkie tego rodzaju zamki na kombinację cyfr działają w ten sam sposób. Ustawiasz pierwszy numer, przechodzisz do kolejnego i następnego. Jeśli znasz odpowiednią kombinację cyfr, zamek się otwiera, niezależnie od tego czy masz do czynienia z blokadą roweru, czy wielkim skarbcem w banku. Wyobraź sobie, że do otwarcia zamka do drzwi do sukcesu brakuje Ci tylko jednej cyfry. Możesz kręcić tarczami w nieskończoność i nigdy nie dostać się do bogactwa znajdującego się w Twoim mentalnym skarbcu. Ale jedna cyfra więcej oznacza, że wystarczy tylko poznać właściwą kolejność, co jest już dużo prostsze. Wtedy skarbiec otworzy się i pozwoli Ci mieć wszystko, o czym marzysz. Ta książka zawiera jedne z najlepszych kombinacji narzędzi pozwalających jak najlepiej wykorzystać możliwości Twojego mózgu, umożliwiające też dokonanie niewyobrażalnego skoku poziomu życia. W wielu przypadkach wszystko zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po zmianie perspektywy Twojego szczególnego sposobu patrzenia na rzeczy. Sposób interpretacji. Dr. Martin Seligman z Uniwersytetu Pensylwanii nazywa to twoim stylem interpretacji, sposobem, w jaki wyjaśniasz lub interpretujesz rzeczy samemu, samej sobie. Styl może sprowadzać się do prostej różnicy między optymizmem a pesymizmem, szklanki postrzeganej jako w połowie pełnej lub do połowy pustej. Optymista wszędzie spodziewa się dobra. I skupia się w każdej sytuacji na tym, co może zyskać. Natomiast pesymista w każdej sytuacji widzi problem lub straty. Ale, jak powiedział kiedyś znany satyryk Josh Billings, człowiekowi nie szkodzi to, czego nie wie, tylko to, co wie, a co okazuje się nieprawdą. Niewiedza wcale nie jest błogosławieństwem. Niezastosowanie odpowiednich narzędzi i metod analitycznych w określonym obszarze lub w danej sytuacji może mieć katastrofalne skutki i często prowadzić do klęski. Spodziewaj się tego, co najlepsze. Bardzo często się zdarza, że kiedy zmieniasz perspektywę, widzisz wszystko w innym świetle, podejmujesz inne decyzje i uzyskujesz inne wyniki. Napoleon Hill, autor popularnej książki, która stała się już klasyką gatunku pod tytułem Myśl i bogać się, przekonuje, że w każdym problemie lub w każdej trudności tkwi ziarno równej lub większej korzyści lub przewagi. Analizując cechy ponad 500 multimilionerów z Ameryki, którzy dorobili się fortun dzięki pracy własnych rąk, Napoleon Hill zdefiniował ich wspólne cechy. Jednym z takich wspólnych mianowników było rozwinięcie nawyku nieustannego szukania dobrych stron każdej porażki lub wyciągania lekcji z trudności. I zawsze z pozytywnym skutkiem. Większość tych wielkich majątków powstała dzięki zastosowaniu wniosków wyciągniętych z porażki do opracowania nowych, lepszych, przełomowych produktów i usług, które ostatecznie uczyniły ich bogatymi. Gdyby nie te chwilowe niepowodzenia i nauczki, ci ludzie nadal pracowaliby dla innych ludzi za najniższą krajową. A oto prosta metoda umożliwiająca zmianę perspektywy i naśladowanie najbardziej pozytywnie nastawionych do świata ludzi odnoszących sukcesy. Pomyśl o największym problemie, z jakim borykasz się w swoim życiu, a potem wyobraź sobie, że ten problem jest czysto teoretyczny. Że został Ci tylko przedstawiony po to, abyś mógł, mogła się czegoś nauczyć. Odpowiedz sobie na pytanie: jaka lekcja płynie z sytuacji, w której się znajduję? Czego mogę się z tego nauczyć, żeby być człowiekiem bardziej szczęśliwym i odnoszącym w przyszłości większe sukcesy? Może się nagle okazać, że Twój największy problem wcale nie jest problemem zmienia się w okazję. Jak mawiał Henry Ford, porażka jest jedynie okazją, aby zacząć coś od nowa, tylko tym razem mądrzej. Różnica perspektywy Znasz pewnie historię o sześciu ślepych mędrcach, którzy próbowali opisać sobie nawzajem słonia. Każdy z nich dotykał zwierzęcia i używał innych słów. I właśnie z powodu różnych perspektyw każdy miał rację. Jeden dotyka ucha i mówi, że słoń przypomina gruby koc. Inny przesuwa ręką po ciosie i opisuje słonia jako coś ostrego i spiczastego. Trzeci opiera się o nogę zwierzęcia i twierdzi, że słoń przypomina pień drzewa. Inny gładzi słonia po boku i mówi, że to chropowata ściana. Piąty chwyta za ogon i upiera się, że słoń to nic innego jak lina. Ostatni mędrzec dotyka głowy i porównuje słonia do skały. Każdy z nich ma w pewnym sensie rację, ale jednocześnie wszyscy się mylą, ponieważ nie potrafią spojrzeć na słonia tworzącego całość. Nie mają perspektywy, nie ogarniają całości zagadnienia. Jak wygląda świat z Twojej perspektywy? Jakie masz nastawienie do samego, samej siebie? Anais Nin napisała: Nie widzimy świata takim, jakim jest, ale takim, jacy my jesteśmy. Wielkie odkrycie. Być może największym odkryciem w historii ludzkości jest to, że stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. Twoje przekonania, pozytywne lub negatywne, pomocne lub sprawiające ci ból, w dużej mierze determinują wszystko, co robisz, a także jak to robisz. O czym myślisz przez większość czasu i jak o tym myślisz? Jak napisał Wayne Dreyer, nie wierzysz w to, co widzisz, widzisz to, w co już wierzysz. Jim Ron powiedział: Wszystko, co w życiu osiągnąłeś, przyciągnęła osoba, którą jesteś. Możesz zmienić swoje życie. Ponieważ możesz zmienić swoje myślenie, możesz zmienić osobę, którą jesteś. Moja bestsellerowa książka jest zatytułowana Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. To przesłanie tytułu jest prawdziwe. Kiedy poznasz metody zmiany myślenia i zaczniesz wprowadzać je w życie, zaczniesz też zmieniać osobę, którą jesteś. Zgodnie z zasadą odpowiedniości, sprowadzoną do stwierdzenia, co w środku to i na zewnątrz, to jak ocenia Cię ktoś z zewnątrz, zacznie z czasem odpowiadać Twojemu wnętrzu. Gdy zmienia się Twoje życie wewnętrzne, zmienia się też to, jak jesteś postrzegany postrzegana na zewnątrz, adekwatnie do zachodzących zmian. W dziełach Szekspira znajdziemy takie oto stwierdzenie. Rzeczy nie są dobre czy złe same w sobie. Są takie, jakimi nam się wydają. Warto zatem poszerzać horyzonty i myśleć tak, jak myślą szczęśliwi ludzie, odnoszący największe sukcesy. Chodzi wszak o to, aby doczekać się podobnych wyników i cieszyć się takimi samymi nagrodami, jakimi cieszą się i oni. Rozdział pierwszy. Perspektywa długoterminowa versus krótkoterminowa. Ludzie zabiegają o poprawę swego bytu, ale nie chcą nad sobą pracować, dlatego szamoczą się ze związanymi rękoma. Człowiek, który nie cofa się przed samokrytyką, nigdy nie poniesie porażki, gdy stawia sobie cel, w który wierzy całym sercem. Ta prawda dotyczy zarówno spraw ziemskich, jak i tych w dziedzinie duszy. Nawet ten, kogo jedynym celem jest wzbogacenie się, musi przygotować się na wielkie osobiste poświęcenie, zanim będzie mógł ów cel osiągnąć. A przy tym, na jakie większe poświęcenia musi być gotów człowiek, który pragnie żyć pełnią życia i chce być zawsze dobrze przygotowany. James Allen. Im lepiej przemyślisz swoje działania, tym lepsze efekty i większe sukcesy osiągniesz w każdej dziedzinie aktywności. Najważniejszym wskaźnikiem, a właściwie jedyną miarą jakości procesu myślowego, są wyniki, konsekwencje tego, na co się zdecydujesz po podjęciu konkretnych decyzji. Znany ekonomista Milton Friedman napisał kiedyś: Najlepszą miarą jakości procesu myślenia jest zdolność do precyzyjnego przewidywania konsekwencji własnych pomysłów oraz następujących po nich zdarzeń. Chodziło mu o to, że nie można uznać za poprawną żadnej teorii ekonomicznej bez oceny realnych jej konsekwencji w otaczającym nas świecie. Liczą się tylko konsekwencje. Tak naprawdę najważniejsze pytanie brzmi: czy twój pomysł się sprawdził? Część ludzi nie rozumie wagi długofalowych konsekwencji. Uważają, że najważniejsze są ich intencje, a nie wyniki. To główna przyczyna nieporozumień we współczesnym świecie. W wielu argumentacjach powtarza się jeden argument. Jeśli liczę, że moje pomysły, decyzje i działania mają prowadzić do czegoś dobrego, a efekt będzie inny od zamierzonego, nie można mnie za to winić. Tylko, że prawdziwą miarą Twojej inteligencji jest umiejętność definiowania i przewidywania konsekwencji własnych decyzji i działań. Czym właściwie jest inteligencja? Inteligencja to nie wartość IQ, to wcale nie szkolne oceny czy lata nauki, a raczej sposób działania. Jeśli postępujesz inteligentnie, jesteś mądry. Jeśli zachowujesz się głupio, jesteś głupi, niezależnie od uzyskiwanych ocen lub wyników testów, które miałyby mierzyć IQ. Jak zatem brzmi definicja inteligentnego działania? Odpowiedź jest prosta. Jest to coś, co robisz, żeby osiągnąć to, czego naprawdę pragniesz. Z kolei głupie działanie nie przybliża cię do obiektu pragnień, albo wręcz cię od niego oddala. Każdy z nas samodzielnie tworzy definicję mądrego lub głupiego postępowania, kiedy decyduje, czego chce, a czego woli unikać. Winston Churchill mawiał: Dawno temu przestałem słuchać tego, co mówią inni ludzie. Patrzę tylko na to, co robią. Działanie jest jedyną prawdą. Liczy się tylko działanie. Skąd wiesz, czego ktoś naprawdę pragnie? O czym myśli, co czuje, w co wierzy i czemu się poświęca? To proste. Wystarczy spojrzeć, jakie podejmuje działania. Nie liczy się to, co ludzie mówią, czego by sobie dla siebie życzyli, na co mają nadzieję lub jakie są ich zamiary. Chodzi o to, co robią, a zwłaszcza o to, co robią, gdy stają przed jakąś pokusą lub znajdują się pod presją. Wyobraź sobie, że ktoś mówi, chce odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym i naprawdę w to wierzy. Ale wystarczy spojrzeć, jak się zachowuje. Spędza w pracy jak najmniej czasu, nie śpieszy mu się do niej rano, za to wychodzi z biura, gdy tylko zegar wskaże koniec zajęć. Co gorsza, pędzi do domu, żeby nie przegapić odcinka ulubionego programu telewizyjnego. Nie ma wątpliwości, że na podstawie takiego zachowania nie da się powiedzieć, iż celem takiego człowieka jest odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. Już prędzej wydaje się, że najwyższy priorytet ma telewizja. Dlaczego? Bo to właśnie robi każdego wieczora po pracy. Czy działanie przyniosło zamierzone skutki? Jedyną prawdziwą miarą konsekwencji Twoich decyzji i działań jest odpowiedź na pytanie, czy to zadziałało. Czy działanie wynikające z Twojego nastawienia sprawiło, że znajdujesz się bliżej tego, czego chciałeś, chciałaś lub czegoś, co jest dla Ciebie ważne? Wiemy, jakie dwa problemy stanowią największą przeszkodę na drodze do celu ludzi realizujących swoje marzenia w życiu osobistym, w polityce czy w sprawach międzynarodowych. Mowa o prawie niezamierzonych konsekwencji i prawie odwrotnych skutków. Henry Hazlitt w książce zatytułowanej Ekonomia w jednej lekcji która stała się już klasykiem, przekonuje, że ludzie nieustannie myślą o swoim dobru. Dlatego każde działanie w gruncie rzeczy nosi znamiona próby poprawy warunków własnego życia. Człowiek zawsze szuka najłatwiejszego sposobu, by jak najszybciej uzyskać to, czego pragnie, nie myśląc przy tym o mało istotnych z tej perspektywy konsekwencjach drugoplanowych. Hazlitt twierdził, że pożądanym rezultatem każdego działania zawsze jest jakaś pozytywna zmiana warunków. Ta poprawa jest głównym celem, ku któremu dążymy. Zawsze ma charakter zysku. Wszystkie działania mają na celu jakieś ulepszenie. Pomyśl o konsekwencjach. Najważniejsze są właśnie te odsunięte w czasie konsekwencje czyli to, co się dzieje później i jeszcze później. Zgodnie z prawem niezamierzonych konsekwencji, czyn lub zachowanie czasami przynosi natychmiastowe skutki pozytywne, które poznajemy niemal od razu, podczas gdy konsekwencje długoterminowe mogą być zupełnie inne. Wyobraźmy sobie na przykład młodego mężczyznę, który rzuca szkołę, aby podjąć pracę. Chce zarobić na samochód, bawić się w dobrym towarzystwie, umawiać z dziewczynami i po prostu wieść rozrywkowe życie, które sprawi mu przyjemność. Wymienione cele mają charakter bezpośrednich konsekwencji, a młodym ludziom wydaje się, że są one pozytywne. Jednak w dalszej perspektywie konsekwencją braku wykształcenia często jest konieczność akceptowania przez całe życie niskich zarobków. Niewielkie szanse na awans społeczny i duże prawdopodobieństwo, że taka osoba nigdy nie wykorzysta całego swojego potencjału. A może być jeszcze gorzej. Prawo odwrotnych skutków daje osobie znać wówczas, gdy wyniki jakiegoś pozornie pozytywnego działania prowadzą do sytuacji znacznie gorszej niż gdyby żadne działania nie zostały podjęte. I tak na przykład bezpośrednią korzyścią zdawania pieniędzy ludziom potrzebującym ich z różnych powodów jest zapewnienie im krótkoterminowej pomocy. Tylko że może się zdarzyć, że taka jednostka uzależni się od łatwych pieniędzy, zrezygnuje z pracy, zacznie oczekiwać coraz większego wsparcia, straci pewność siebie i poczucie własnej wartości, przestanie się szanować. I wtedy jej sytuacja stanie się o wiele gorsza niż na początku, gdy jeszcze żadnej pomocy nie otrzymała. Głównym celem programów społecznych w różnych społecznościach jest próba udzielenia wsparcia finansowego osobom mniej zamożnym w celu poprawy jakości ich życia. Ale takie wsparcie może czasami przynieść odwrotne skutki prowadząc do uzależnień i frustracji wynikających ze świadomości niewykorzystanego potencjału. Przewidywanie i planowanie. Podczas gry w szachy, gdy masz do swojej dyspozycji wiele figur i wiele strategii działań, Twój sukces zależy od umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. W życiu sukces jest w dużej mierze zdeterminowany przez Twoją umiejętność zwyciężania mimo narzuconych ograniczeń szachownicy i wykonywania takich ruchów, które prowadzą do ostatecznego sukcesu, jakkolwiek go zdefiniujesz. Dr. Edward Banfield z Harvardu przez prawie 50 lat prowadził badania nad społecznym i gospodarczym awansem jednostek w społeczeństwie amerykańskim, choć nie ograniczał się przy tym jedynie do Stanów Zjednoczonych. Chciał znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak to się dzieje, że niektóre osoby i całe rodziny potrafiły wznieść się ponad ograniczenia niższych klas w aspekcie społeczno-ekonomicznym i osiągnąć wyższy status, często bogacąc się wyłącznie dzięki pracy własnych rąk w ciągu jednego pokolenia. Dlaczego coś takiego było możliwe w przypadku jednej nielicznej grupy, a nie w innej? W 2015 roku w samych Stanach Zjednoczonych było ponad 10 milionów milionerów. Większość z nich zdobyła swoje fortuny wyłącznie dzięki własnej przedsiębiorczości, zaczynając od zera, by w ciągu swego życia przekroczyć próg miliona dolarów. Według magazynu Forbes w 2015 roku żyło 1826 miliarderów, i tylko w tym roku pojawiło się 290 nowych. Mniej więcej jedna trzecia tych miliarderów to ludzie, którzy wypracowali taki majątek osobiście w ciągu swojego życia. Zaczynali od zera i sami dorobili się miliarda dolarów na kontach. Wspólny mianownik Doktor Banfield postawił sobie za cel uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jakie wspólne cechy łączą wszystkich bogaczy z całego świata. Swoje odkrycia podsumował w niezwykłej książce zatytułowanej The Unheavenly City, powszechnie krytykowanej i uznanej za dość kontrowersyjną. Wnioski autora wydały się trudne do zaakceptowania ludziom, którzy chcieli wierzyć, że ubóstwo i konieczność sięgnięcia po wsparcie opieki społecznej zdarza się tylko niewinnym ofiarom, osobom, które nie zrobiły nic złego, a nie miały żadnego wyboru ani kontroli nad tym, co działo się z ich życiem. Wniosek naukowca był prosty i właściwie niepodważalny. Przeprowadziwszy diagnozę ekonomicznych sukcesów lub porażek jednostek, doszedł do wniosku, że niezwykle ważnym czynnikiem jest perspektywa czasowa. Dr. Banfield stworzył system podziału klas społecznych. Składał się on z następujących siedmiu poziomów, w kolejności od najniższej do najwyższej. Najniższa klasa, niższa, wyższa, niższa, niższa, średnia, średnio średnia, wyższa, średnia, niższa, wyższa i najwyższa wyższa. Okazało się, że na każdym poziomie społeczno-ekonomicznym ludzie umieli spojrzeć na swoje życie z dłuższej perspektywy czasowej. Bez względu na pochodzenie, wykształcenie czy aktualną sytuację życiową różna perspektywa czasowa, była jedynym stałym elementem w ocenie warunków społeczno-ekonomicznych. Perspektywa czasowa i dochód. Na najniższym poziomie społeczno-ekonomicznym i w najniższej klasie, perspektywa czasowa często ograniczała się po prostu do kilku godzin lub wręcz minut. Wyobraźmy sobie alkoholika lub narkomana który nie ma nadziei na porzucenie nałogu i myśli tylko o tym, żeby się jak najszybciej napić lub zdobyć działkę. Z kolei ludzie znajdujący się na najwyższym stopniu w hierarchii społeczno-ekonomicznej, zwykle dziedziczący duże pieniądze w drugim, trzecim lub kolejnym pokoleniu, wyróżniali się umiejętnością spojrzenia w przyszłość na kilka lat, dziesięcioleci, a nawet pokoleń. Okazuje się, że ludzie sukcesu są skupieni na przyszłości. To oni myślą przez większość czasu. Peter Drucker powiedział kiedyś, że głównym zadaniem przywódcy, zwłaszcza lidera w świecie biznesu, jest myślenie o przyszłości. Bo nikt inny nie niesie na swoich barkach takiego ciężaru odpowiedzialności. To również twoja odpowiedzialność. Ludzie odnoszący największe sukcesy niezależnie od warunków społecznych, podejmując codzienne decyzje, potrafili sięgnąć wyobraźnią w przyszłość i przewidywali to, co się stanie za kilka lat, a nawet kilka dekad. Przed podjęciem ważnych decyzji lub nieodwołalnych zobowiązań analizowali, co dokładnie może się wydarzyć. A oto wielkie odkrycie. Już samo przestawienie się na myślenie o perspektywie długoterminowej poprawia umiejętność długofalowego planowania i wydatnie poprawia jakość procesu podejmowania decyzji w krótszej perspektywie czasowej. Ponieważ stajesz się tym, o czym myślisz, każda analiza z uwzględnieniem dalszych konsekwencji wpływa na zmianę tego, jak myślisz i jak się zachowujesz tu i teraz. Przyczyniając się automatycznie do zwiększenia prawdopodobieństwa przyszłego sukcesu. Określ swoje przyszłe zamiary. W 1994 roku ukazała się książka Garego Hamela i C.K. Prahalada, zatytułowana Przewaga Konkurencyjna Jutra, w której autorzy przedstawili przełomowe tezy dotyczące strategii biznesowych. Popularyzując w tenże sposób koncepcję przyszłych zamiarów. Autorzy przekonywali, że im większą masz jasność w kwestii tego, co chcesz w przyszłości osiągnąć, tym łatwiej jest ci podejmować właściwe decyzje w teraźniejszości. Jedną z najbardziej popularnych koncepcji autorów była teza, że jeśli chcesz stać się jednym z liderów w danej branży, Musisz wybiegać myślami pięć lat w przyszłość i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie umiejętności, zdolności i kompetencje są konieczne, aby za pięć lat znaleźć się w czołówce najlepszych firm. Jeśli potrafisz jasno zdefiniować intencje dotyczące przyszłości, własny kierunek działań, znacznie łatwiej będziesz myśleć o tym, co przed tobą i dziś podejmować decyzje które umożliwią osiągnięcie długoterminowych celów. Kluczowym zagadnieniem w kontekście perspektywy długoterminowej jest poświęcenie. Ludzie sukcesu bowiem są gotowi do poświęcenia. Są skłonni poczekać z natychmiastową gratyfikacją, odsunąć od siebie myśl o czerpaniu satysfakcji w teraźniejszości w perspektywie krótkoterminowej, aby móc cieszyć się większymi nagrodami w dłuższej perspektywie czasu. To jest w przyszłości. Bez siły woli i samodyscypliny, gotowości, aby znieść krótkotrwały ból dla długoterminowej korzyści, będziesz mieć raczej marne szanse na końcowy sukces. Kryzys emerytalny. Nie tylko w Ameryce, ale i w innych krajach mamy dziś do czynienia z czymś, co ekonomiści nazywają nadchodzącym kryzysem emerytalnym. Codziennie wieku umożliwiającego przejście na emeryturę dożywa w samych Stanach Zjednoczonych 10 tysięcy przedstawicieli pokolenia wyżu demograficznego. Tymczasem, według New York Timesa, średnie oszczędności małżeństwa przechodzącego na emeryturę wynoszą zaledwie 104 tysiące dolarów. I ta kwota musi starczyć na 15 do 20 lat życia na emeryturze. Przy zalecanej wypłacie wynoszącej 4% kwoty odłożonej, emeryci w roku mogą przeciętnie wypłacić 4160 dolarów, co daje raptem 346 dolarów miesięcznie do końca życia, jeśli nie liczyć świadczenia emerytalnego z ubezpieczenia społecznego. Kwota 104 tysięcy dolarów to tylko mediana zgromadzonych oszczędności prywatnych. Połowa nowych emerytów nie ma nawet tylu pieniędzy, choć drugiej połowie udaje się zwykle zaoszczędzić więcej. Ale oznacza to też, że istnieje pewna grupa emerytów, którym w ogóle nie udaje się zaoszczędzić choćby centa. Jak to możliwe w najbogatszym kraju na świecie? Odpowiedź jest prosta. Wynika to z braku perspektywy czasowej. Miliony ludzi szybko wchodzą w nawyk wydawania wszystkiego co zarabiają, a często nawet skłonni są wydać na konsumpcję więcej, niż zarabiają. I ten schemat nie zmienia się przez całe życie. W dzisiejszych czasach aż 70% dorosłych żyje od wypłaty do wypłaty. Nic im nie zostaje. Narzekają, że mają za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Ci ludzie uwierzyli, że nawyk rozrzutności nigdy nie zadziała na ich niekorzyść. Milioner z sąsiedztwa. Wielu milionerów i multimilionerów to obecnie przeciętnie zarabiający ludzie, wywodzący się z klasy średniej, mieszkający w niepozornych domach, w niczym niewyróżniających się dzielnicach. Wielu z nich to zwykli nauczyciele, kierowcy ciężarówek i sprzedawcy. Ale to ludzie, którzy oszczędzali od 10 do 15% swoich dochodów przez całe życie zawodowe, dzięki czemu są teraz zamożni i mogą żyć dostatnio. Dzięki cudowi tak zwanego procentu składanego i kapitalizacji odsetek, co miesięczna inwestycja o wartości 100 dolarów w czasie całego Twojego życia zawodowego. Jeśli zaczynasz zarabiać w wieku lat 21, a odchodzisz z pracy w wieku 65, przy 7-8% zwrocie z inwestycji to znaczy na poziomie przeciętnego wzrostu wartości inwestycji giełdowych w ciągu ostatnich 80 lat przyniosłaby ci ponad milion dolarów oszczędności. Spojrzenie na przyszłość w perspektywie długoterminowej. Przewidywanie na co najmniej 5 lub 10 lat w przód zmienia sposób myślenia i działania tu i teraz w teraźniejszości. Podwój swój dochód. W książce Double Double z 2011 roku Cameron Herold pokazuje, jak sprawić, żeby w ciągu trzech lat Twoja firma urosła o 100%. Jego przesłanie jest proste. Przekonuje, aby planować działania w perspektywie trzyletniej i zdecydować, że po tym czasie firma będzie zarabiała dwa razy więcej niż dzisiaj. Odpowiada to skumulowanemu wzrostowi o 25% rocznie. Kolejnym krokiem powinien być powrót do teraźniejszości i określenie konkretnych kroków, jakie należy podjąć, aby osiągnąć ten cel. Jeśli zwiększysz swoje dochody lub zaczniesz rozwijać swój biznes o 2% miesięcznie, da ci to wzrost o 26% rocznie, a w ciągu 3 lat uda ci się podwoić przychody. Jeśli pracujesz dla siebie i zwiększasz swoją produktywność, wydajność i efekty pracy choćby tylko o 0,5% tygodniowo, to przełoży się na wynoszący 2% przyrost miesięczny. 26% w ujęciu rocznym i podwojenie Twojego dochodu w ciągu 36 miesięcy. Powrót z przyszłości. Punktem wyjścia do kształtowania nawyku stosowania długoterminowej perspektywy czasowej jest ćwiczenie nazywane Powrotem z przyszłości. Wyobraź sobie, że wystarczy machnąć magiczną różdżką, żeby twoje przyszłe życie stało się po prostu doskonałe. Jak wyglądałby ten ideał? Czym różniłoby się twoje życie od tego, które prowadzisz dzisiaj? Potem wróć do teraźniejszości i zadaj sobie pytanie: co musiałoby się wydarzyć już dziś, żebym w przyszłości mógł, mogła wieść takie idealne życie? Poćwicz idealizację. Wyobraź sobie, że nie ma żadnych ograniczeń w kwestii tego, co możesz osiągnąć w przyszłości. Przeanalizuj swoje życie w czterech najważniejszych obszarach: 1. Biznes i kariera zawodowa, 2. Rodzina i związki, 3. Zdrowie i sprawność fizyczna oraz 4. Niezależność finansowa. Zaplanuj swoje działania na 5 lat w przód. I wyobraź sobie, że Twoja firma, kariera zawodowa i dochody są idealne pod każdym względem. Ile będą wynosić Twoje zarobki? Jaką pracę będziesz wykonywać? Na jakim etapie swojej kariery zawodowej się znajdziesz? Z jakimi ludźmi będziesz pracować? Twoja pięcioletnia fantazja. Peter Drucker jest autorem znanego powiedzenia, że ludzie często przeceniają to, co mogą osiągnąć w ciągu jednego roku. Z drugiej jednak strony zdecydowanie nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu pięciu lat. Gdy masz już pewność w kwestii wizji twojej idealnej kariery zawodowej oraz dochodów w perspektywie pięciu najbliższych lat, cofnij się do teraźniejszości i zdecyduj. Jakie kroki trzeba będzie podjąć, aby z miejsca, w którym dzisiaj jesteś, przenieść się do miejsca, w którym chcesz być w przyszłości. I po prostu wykonaj pierwszy krok. Dobra wiadomość jest taka, że pierwszy krok zawsze można zobaczyć. Nie musisz widzieć wszystkich stopni na schodach, żeby zacząć po nich wchodzić. Musisz tylko zrobić pierwszy krok. A kiedy już to zrobisz. Zobaczysz, jak wygląda drugi stopień. Gdy znajdziesz się na drugim stopniu, będzie można pokonać trzeci. Zawsze będziesz widzieć wyraźnie stopień znajdujący się bezpośrednio przed tobą i niczego więcej nie potrzebujesz. Niemniej, zawsze musisz wykonać ten pierwszy krok. Najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Te słowa przypisuje się Konfucjuszowi. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Wymaga ogromnej determinacji i siły woli, aby zrobić coś więcej i inaczej niż wcześniej. Ale kiedy już masz za sobą pierwszy krok, drugi będzie łatwiejszy, tak samo trzeci. Szybko się przekonasz, że utrzymujesz stałe tempo, zmierzając przed siebie, osiągając w ciągu kilku miesięcy więcej niż udało ci się osiągnąć w ciągu ostatnich lat. Twoja rodzina i związki. Pomachaj jeszcze raz swoją magiczną różdżką i wyobraź sobie, że Twoja rodzina i związki są pod każdym względem idealne. Jak wyglądają? Z kim dzielisz życie? Jakie związki miałbyś, miałabyś za sobą? Jak wyglądałby Twój dom, gdybyś założył, założyła rodzinę? Jaki styl życia byście prowadzili? Jakie wakacje byście planowali? Jakie warunki miałaby Twoja rodzina? Wróć do teraźniejszości i zastanów się: na jakim etapie jesteś dzisiaj? Zadaj sobie pytanie: co musiałoby się wydarzyć dziś, aby pewnego dnia w przyszłości wieść idealne życie? Doskonała kondycja fizyczna. Pomyśl o swoim zdrowiu i kondycji, wyobraź sobie przyszłość i to, jak bardzo jesteś wysportowany, wysportowana. Jak ta przyszłość różni się od dzisiaj? Jaki poziom sprawności sprawiłby ci satysfakcję? Ile ważysz w przyszłości? Co jesz? Jakie ćwiczenia wykonujesz? Jak odpoczywasz i jak się relaksujesz? Jak wyglądają twoje wakacje? Wróć myślami do dnia codziennego i zadaj sobie pytanie, co musiałoby się stać, abym w przyszłości cieszył się doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną. I zrób pierwszy krok na drodze do przyszłości. Zrób coś, cokolwiek. Idź na krótki spacer. Pamiętaj, że pierwszy stopień zawsze znajduje się tuż tuż. Bezpieczeństwo finansowe. Czwartym obszarem zainteresowania jest poczucie bezpieczeństwa finansowego i niezależności. Spójrz śmiało w przyszłość i zadaj sobie pytanie, ile pieniędzy będę potrzebować, żeby w jakimś momencie w przyszłości poczuć się bezpiecznie. Na seminariach z przedsiębiorcami staramy się przekonać uczestników do koncepcji liczby konkretnej wartości, która nawiasem mówiąc świetnie sprawdza się w tytule doskonałej książki na ten sam temat. Po prostu odpowiedz na pytanie, jaka to liczba? Jaka konkretna kwota wydaje ci się satysfakcjonująca? Ile chcesz zarabiać, zaoszczędzić, zainwestować i zgromadzić w ciągu swojego życia zawodowego? Albo inaczej, ile dokładnie będziesz potrzebować, aby żyć tak, jak chcesz żyć z miesiąca na miesiąc i z roku na rok? Istnieje prosta formuła pozwalająca określić, jaka kwota oznacza niezależność finansową. Najpierw policz, ile kosztowałoby utrzymanie takiego stylu życia, jakie chcesz prowadzić przez jeden miesiąc przy zerowych dochodach. Ponad 70% dorosłych nie jest w stanie powiedzieć, ile dokładnie kosztuje ich miesięczne utrzymanie. Roczne wydatki Po ustaleniu swoich miesięcznych potrzeb co może się wiązać z koniecznością analizy bieżących wydatków zarówno tych regularnych, jak i bardziej nieoczekiwanych aby określić kwotę oszczędności lub inwestycji na wypadek braku dochodów przez cały rok. Wystarczy przemnożyć wynik przez 12 miesięcy. Jeśli do utrzymania aktualnego poziomu życia potrzebujesz 5000 miesięcznie, oznacza to, że w ciągu roku musisz osiągnąć przychody po opodatkowaniu na poziomie 60 tysięcy. Dzięki takiej poduszce bezpieczeństwa będziesz czuć się w miarę pewnie, gdyby z jakiegoś powodu źródło dochodu wyschło. Na koniec pomnóż tę roczną kwotę przez 20. Mniej więcej tyle czeka Cię lat życia na emeryturze. Jeśli więc potrzebujesz 60 tysięcy rocznie, by żyć na określonym poziomie, kwota ta pomnożona przez 20 oznacza zabezpieczenie na poziomie 1 200 000, by spokojnie przejść na emeryturę przy zachowaniu obecnego standardu życia. Możesz oczywiście uwzględnić emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznych w spodziewanej wysokości. Zrób pierwszy krok. Na tym etapie wystarczy zrobić pierwszy krok: otwórz bankowe konto emerytalne rachunek, na którym będziesz gromadzić pieniądze, które mają zapewnić ci wolność finansową. Z tego konta nie wypłacisz ani grosza do emerytury, cokolwiek by się działo. Skorzystaj z usług doradcy finansowego. Naucz się żyć z 85 do 90% swoich dochodów, a różnicę odkładaj lub inwestuj. Niech stanie się to jednym z twoich najważniejszych celów. Osiągnąć niezależność finansową i ustalić kwotę, jaką zamierzasz zebrać w określonym czasie w przyszłości. Już samo zdefiniowanie konkretnej kwoty oszczędności, sporządzenie planu, który ma do tego doprowadzić, podjęcie działań zgodnie z planem oraz ciągłe oszczędzanie i inwestowanie zwiększy prawdopodobieństwo, że uda ci się zebrać nawet dziesięć razy więcej. Podejmij decyzję. Postanów już dzisiaj, że zaczniesz patrzeć w przyszłość, uwzględniając długą perspektywę czasową. Skup się na tym, co cię czeka. Przenoś się często myślami do przyszłości. Rozważ konsekwencje swoich decyzji i działań, co może się wydarzyć, a trochę później, jak wtedy wyglądać będzie twoje życie. Zadbaj o samodyscyplinę. Ćwicz przejmowanie kontroli nad swoim życiem i panowanie nad sobą. Zapłać cenę dziś, aby jutro cieszyć się nagrodą lepszej przyszłości. A potem zrób pierwszy krok. Sukcesu od porażki wcale nie dzielą dobre intencje, nadzieje, życzenia i marzenia. To decyzja czego chcesz w każdej z najważniejszych dziedzin swojego życia, a następnie zrobienie pierwszego kroku. Ten pierwszy krok zawsze możesz zobaczyć. Zadania do wykonania: 1. Już dziś postanów, że będziesz planować długofalowo. To znaczy, zastanawiać się nad prawdopodobnymi konsekwencjami swoich decyzji, zanim zaczniesz działać. 2. Planuj najbliższe 3 do 5 lat. Wyobrażaj sobie Twoje idealne pod każdym względem życie. Powiedz: jak różniłoby się od tego, które prowadzisz dzisiaj? 3. Zdecyduj się dziś na jedno działanie, które zaprowadzi Cię do idealnej przyszłości, a potem zrób pierwszy krok.